Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. Witam się z Wami 1 listopada. Oczywiście łączę się ze wszystkimi bliskimi, których niestety, ale przy mnie nie ma. Także myślą jestem dzisiaj bardzo z nimi. Bardzo Wam dziękuję za wiadomości, bardzo Wam dziękuję za obrazkowe również wiadomości dotyczące Dnia Zmarłych, bo jak wiecie, znacie już moje zdanie, dla mnie nie ma czegoś takiego jak Halloween. Ja po prostu celebruję ten dzień w ten sposób, że myślę o osobach, których już z nami nie ma, a które były mi bardzo bliskie i są w pewien sposób dalej bliskie, tylko że już bardziej wspomnieniami. Także to tak. I cóż, i od tego smutnego akcentu przejdźmy do bardziej weselszego. Mianowicie przychodzę do Was dzisiaj z ulubieńcami. Z ulubieńcami, słuchajcie, września i października. Dlaczego tak od razu dwa naraz chwytam miesiące? Pewnie pomyślicie, że dlatego, że ani chciało mi się nagrywać we wrześniu. Nie. Po prostu zauważyłam, że w połowie października zaczęłam używać dokładnie tych samych rzeczy, które używałam we wrześniu. Dlatego uznałam, że fajne rozwiązanie, że nagram Wam właśnie jakby te dwa miesiące razem zusammen do kupy. Będzie to najpierw pielęgnacja, dlatego że jest jej troszeczkę, a nie chcę, by filmik był za długi. Wolę Wam nagrać dwa filmiki, w którym pokażę oddzielnie pielęgnację, oddzielnie kolorówkę. No, także przejdźmy do pielęgnacji, czyli moi ulubieńcy z września, październik, pielęgnacja. Zacznę sobie tutaj od brzegu, nie będę tutaj dzielić na jakieś tam poddziały. Mam tutaj dwie rzeczy do ciała. Dwie rzeczy do ciała. Balsam, którego po prostu ubóstwiam i ubóstwiać będę. Przepięknie pachnący. Pozwólcie, że się podelektuję jeszcze. Przepięknie pachnący, uwielbiam zapach tego balsamu. Jest to Garnier Body Oil Beauty Oil Infused. I jest to nawilżający, odżywczy balsam do ciała z 4 olejkami. To jest olejek arganowy, makadamia, almond, czyli migdał i rose, czyli różany. Przeznaczony jest do suchej skóry. No i co? I rzekomo, że się nie klei i wszystko się tutaj zgadza. To, co producent nam tutaj oferuje, to wszystko mogę się tutaj Wam podpisać. Przepiękny zapach, świetnie nawilża, bardzo szybko, fajnie się aplikuje, bez żadnego problemu. Także super, super są moje pierwsze już pudełko, bo bodajże drugie. Także do ciała, pielęgnacja, polecam. Jesień, zima, super sprawa. Ok, kolejna rzecz do ciała, jaką również używałam nadmiernie, co zresztą widać na załączonym obrazku. Jest to, słuchajcie, taka nowostka, przepięknie również pachnąca, jak wszystkie produkty i kosmetyki Soph & Glory. Jak wiecie, jest to taki Spritz Smick Week Super Hydrating. Super nawilżający, taka mgiełka bardziej. O, może nie nawilżający, a nawilżająca. Jest to super nawilżająca mgiełka do ciała. Sugar Cane Juice, czyli sok cukier trzcinowy, oczywiście, czyli sok z cukru trzcinowego, czy jak to tam się zwie. Oczywiście shea butter, czyli masło kakaowe, szybko absorbujące, czyli szybko wchłaniające się, i również jest to prawda. Uwielbiam po prostu tą mgiełkę, chociaż trudno to nazwać mgiełką, bo to tak wylatuje trochę jak taki bardzo lejący się balsam. Ale powiem Wam, że zapach jest cudny, zapach się oczywiście... Zapach oczywiście utrzymuje się bardzo długo na ciele, ja go uwielbiam, często też nawet do samych dłoni właśnie, tak żeby sobie użyć jako krem. Polecam bardzo serdecznie i to jest, jak widzicie, już prawie że na wykończeniu, może jeszcze na kilka razy. To jest to, jeżeli chodzi o pielęgnację, to były dwa balsamy takie, które najczęściej sięgałam. Przepraszam, skłamałam Was, mówię, że coś mi brakuje. Używałam jeszcze Liren, jak widzicie, zużycie. To jest coś, co używam od Polski, ponieważ zakupiłam go w Polsce. Jest to Liren, olejkowa mgiełka do ciała, nawilżenie, wygładzenie, lekka duo formuła. Uwielbiam też ten olejek, nawet w sumie dzisiaj się nim psikałam, nie wiem czemu zapomniałam o nich, postawiałam go tutaj z tyłu i troszeczkę mi się jakby zlało z tym właśnie tutaj produktem. Także Liren Koral Morski, również fajna rzecz do ciała i to już nie jest rzecz przeznaczona na taką porę jesień-zima, ale również fajnie będzie się spisywał na pewno wiosną. Myślę, że nie latem, ale wiosną, wczesną wiosną. Teraz przejdźmy do mycia twarzy. Do mycia twarzy mam tutaj trzy produkty. Neutrogena Hydro Boost Cleanser Water Gel.
Mamy tutaj produkt do mycia twarzy, bardzo delikatny, ja go po prostu uwielbiam. Uwielbiam myć nim twarz, po prostu najzwyczajniej. On jest w ogóle jeszcze niby z kwasem hialuronowym, ale wiecie jakie to są tutaj, to są takie strasznie minimalne ilości kwasu hialuronowego, natomiast, czyli takie znikome nawet bym powiedziała, natomiast faktycznie fajnie nawilża, nie czuję, żeby skóra moja była po tym przesuszona. Neutrogena Hydro Boost Cleanser Water Gel, po prostu bardzo gorąco Wam polecam, nawet dzieciaki moje myją czasami nim twarz. Garnier Skin Active, to jest ze mną dość długo, jak widzicie tutaj mamy zużycie, o. Właśnie wrzesień, październik, cleanser, gel wash i zmywa makijaż, czyści i zmiękcza Waszą skórę. Oczywiście rinse off, czyli ze zmyciem oczy, usta i twarz. Nieperfumowany, natomiast jest z ekstraktem z winogron. Bardzo fajny, delikatny. Rzecz kolejna, jaką bardzo lubię i je możecie też zobaczyć, jest już na wykończeniu. Nie wiem, czy o tym nie mówiłam, nawet Wam jakoś już wcześniej o tym produkcie w jakimś filmiku. Kolastyna, sylki, olejek do mycia twarz, oczy, usta. I są tutaj cztery szlachetne olejki: pistacjowy, który uwielbiam, migdałowy, morelowy, oliwa z oliwek. Każdy rodzaj cery. Polecam bardzo gorąco kolastyna. Ja też lubię ten produkt bardzo za zapach. Naprawdę uwielbiam. Bardzo lubię, bardzo delikatny, subtelny, fajny zapach. Ja bardzo lubię używać tego właśnie do mycia twarzy. Zmywa fajnie makijaż, naprawdę bez problemu i nie szczypie w oczy. To jest dla mnie podstawa, żeby produkt nie szczypał w oczy. Dalej produkty do rąk. Jeżeli chodzi o produkty do rąk, słuchajcie, produkt pierwszy, jaki Wam pokażę, to jest coś, co fajnie skrabuje, peelinguje Wasze dłonie. Uwielbiam Mary Kay. To jest rzecz, którą nabyłam przy współpracy z Agnieszką, czyli z dziewczyną, która jest przedstawicielką jest przedstawicielką oczywiście Mary Kay, jest konsultantką, także bardzo fajny produkt, polecam bardzo gorąco, dłonie przepięknie się peelingują, fajnie skrabują, puszcza się na skórek i powiem Wam, że przepięknie pachnie, uwielbiam ten zapach piczki w wielu produktach i właśnie tutaj również go mam, także Mary Kay, bardzo fajny peeling do dłoni. I tutaj mam dwa jeszcze produkty, które wykańczam, można powiedzieć, że wykańczam i Froscher, ale lubię je właśnie nie latem, dlatego może też stoją ze mną do tej pory. Jest to Yves Rocher, to był produkt, słuchajcie, o ile się nie mylę, chyba od Beatki Debeciak. Także mamy peelingujący olejek do dłoni z Yves Rocher, bardzo go lubię, bardzo fajnie też peelinguje, dodatkowo nawilża i pięknie pachnie. I drugi produkt identyczny, z tym, że chyba jeszcze fajniej pachnący, muszę to przyznać, że fajniej pachnący, bo delikatnie, ja lubię takie subtelne zapachy, jest to Rituals, na pewno Wam znana firma, Miracle Scrub. Do sklabowania dłoni. Nie, no Miracle Scrub, czyli taki naprawdę magiczny scrub do dłoni. Też on chyba był z ekstraktem ze winogron, o ile się nie mylę. Polecam serdecznie. Dalej kolejna rzecz, tutaj mamy prysznic. Jesteśmy wciąż pod prysznicem, więc nie może zabraknąć oczywiście Isany. Standardowo Isana to jest zastępca mojego Nivea olejku do ciała. Isana od Darii, która zapoczątkowała. Potem chyba nie wiem, czy nie dostałam też go od Marty. Już nawet nie pamiętam, Ale mam wrażenie, że miałam go chyba od trzech z Was. Bardzo go lubię i myślę, że to jest coś, do czego będę naprawdę często wracać, bo bardzo lubię po pierwsze jego zapach, to jest u mnie numer jeden, po drugie bardzo fajnie nawilża, po trzecie naprawdę przyjemnie się go używa. Także Isana polecam serdecznie. Kolejny olejek, jak widzicie, jest teraz przewaga olejków. Często i gęsto jest tak, że jednak ten okres jesień-zima bardziej stawiam nie na żel pod prysznic, pianki, tylko właśnie na olejki. Bielenda olejek do kąpieli, Golden Oils, z trzema drogocennymi olejkami, arganowym, abisyńskim oraz Perilla, ultra odżywczy. Tak wygląda ten olejek, zużycie jego, jak widzicie, jest takie i powiem Wam, że używam go już tak dość wszędnie, bo jest mi go szkoda, a zapach jego jest właśnie przepiękny. To jest to, co mówiłam Wam przy kolastynie,
Masakra, ja po prostu kocham go za zapach. Uwielbiam, uwielbiam ten zapach. To jest mniej więcej podobna magia jak tego produktu. Te takie dwa zapachy, tu Bielenda, tu Garnier, w ogóle nie z tej półki, nie z tej mańki, ale są oba przepięknymi zapachami. Także jeżeli jeszcze nie próbowałyście, to polecam Wam bardzo gorąco i serdecznie spróbujcie. Czyli olejek pod prysznic i trzeci olejek, który również używam i który bardzo, bardzo, bardzo kojarzy mi się z jesienią i zimą. Właśnie z tym okresem to jest Sanctuary Spa i to jest Shower Oil, czyli znowu tutaj olejek pod prysznic. Bardzo fajny, uwielbiam produkty z Sanctuary właśnie pod prysznic i lubiłam do wanny również w porze takiej jesienno-zimowej. Uwielbiam po prostu, to są cudnie kojące takie, czujecie się tak naprawdę ekskluzywnie, tego mi zabrakło. Wszystkie olejki i produkty do kąpieli, jeżeli chodzi o Sanctuary, to naprawdę ja podpisuję się dwoma łapkami pod nimi. Dwa produkty kolejne do peelingowania ciała pod prysznicem. Słuchajcie, to są dwa skraby. Jeden jest organiczny, kawowy i cukrowy, body scrub z Organic Shop. I teraz też nie pamiętam, ale oba są od Was. Oba dostałam od Was. Jeden był chyba od Kasi, a drugi... Zabijcie mnie, po prostu nie pamiętam, nie pamiętam. Jeden na pewno jest od Kasi, a drugi był od której z Was, ale nie mogę za Chiny sobie teraz przypomnieć, od której. Także Brazilian Coffee Body Scrub Cosmos Natural Organic Shop. To jest pierwszy i jest już na wykończeniu i po prostu ubolewam, że mi się on kończy. Już pokażę. Tak wygląda. Tutaj on jest trochę rozpłynięty, bo mógł być trochę rozpuszczony od wody spod prysznica, ale zapach ten kawowy, słuchajcie, pod prysznicem i to jak on nawilża, to jak on, jaką on zostawia taką, słuchajcie, warstwę na skórze, taką troszeczkę jakby nie klejącą, ale taką tłustawą, taką naprawdę, no uwielbiam, uwielbiam ten film taki na ciele właśnie. I drugi to jest Natural Sugar Peeling. Peeling złuszcza martwe naskórek oraz działa intensywnie antycelulitowo. Olej makadamia oraz kawa ujędrniają skórę i zwalczają celulit. Także taki oto peeling do ciała z masłem shea. I to jest właśnie chyba bodajże od Kasi mojej, także bardzo dziękuję, bo to jest coś fantastycznego i różnica między nimi dwoma jest taka, że albo ten był z pudełka jakiegoś, glossy, coś tam. Ten pachnie kawą delikatnie, ten pachnie kawą, tak, kawą. Tak naprawdę kawą, no to już jest taka kawa, taka gruboziarnista, a tutaj można powiedzieć, że taka espresso zmielona, rozpuszczalna, jak ja to mówię, czyli puszczalska. Także takie dwa peelingi polecam Wam jesień, zima, must have dla mnie. Uwielbiam zapach kawy i czekolady pod prysznicem, ale kto mnie ogląda od początku, ten wie. Kolejna rzecz to jest do dłoni bubblegum, po prostu odświeżający żel antybakteryjny do dłoni, który zawsze muszę mieć w torebce. Uwielbiam tą porę roku. Jeżeli chodzi o ząbki. Coś, na czego punkcie ja mam po prostu fisia, czyli Oral-B. Ja wiem, że pisałyście mi, że to jest accelerator i że to się używa jako taki aktywator, jako taki wzmacniacz troszeczkę... wzmacniasz troszeczkę wybielania zębów i to się dodaje do pasty. Natomiast ja już Wam odpisywałam, że ja naprawdę ten produkt dobrze znam i wiem, czy mogę, jak mogę i czy mogę go stosować i czy podrażnia moje szkliwo, czy też nie. I stosuję go po prostu tuż po umyciu zębów raz jakby jeszcze. Także to są dwa produkty, jeżeli chcecie widzieć delikatnie jakoś tam efekt wybielania sposobem domowym zębów, to polecam Wam bardzo serdecznie te duo. I tak jak mówię, jeżeli nie podrażnia Waszego szkliwa, możecie sobie sprawdzić, możecie używać go dwa razy w tygodniu. Ja jestem przekonana, że niczego Wam nie zrobi złego z Waszymi zębami. Wiadomo, że nie wolno nadużywać. Ja nie nakładam tego dość dużo, nakładam na na czubek szczoteczki, można powiedzieć, a szczoteczkę mam naprawdę dość małą, tak objętościowo, więc... nic się nie dzieje, natomiast widzę efekt po prostu takiego właśnie domowego wybielania. Także polecam bardzo gorąco. Rzecz przedostatnia, to jest oczywiście coś, o czym nie mogę tutaj nie powiedzieć, Garnier Ultimate Blends i jest to serum. Serum po prostu, te takie miodowe serum, które właśnie mam od Marty, ale też miałam chyba od dwóch innych dziewczyn.
I chyba też miałam od Beatki, już nie pamiętam, ale wiem, że je miałam od dwóch albo trzech osób i to jest moje chyba trzecie albo czwarte opakowanie, ja już nawet nie pamiętam, ale to jest coś fantastycznego, ja po prostu ten produkt uwielbiam. A zapach to ja już nie będę nic mówić, bo ja jestem przekonana, że pokazywałam Wam już to w ulubieńcach już jakoś wcześniej, ponieważ od momentu, kiedy dostałam w przesyłce, w paczce, to od Marty, nie wiem, czy to nie było na urodziny nawet, to Wam powiem, że ja się w nim zakochałam i to jest coś, co ja po prostu używam non-stop. Naprawdę, to jest produkt, który ja używam teraz cały czas, namiętnie, do którego wracałam i wracać będę. Także zawsze on będzie u mnie w łazience, albo w sypialni, w sensie tutaj w kosmetykach. Także polecam bardzo serdecznie takie serum fajne, odnawiające jakby, odbudowujące strukturę włosa. Także polecam. I rzecz ostatnia, również czego nie może zabraknąć u mnie, krem do rąk. Krem do rąk są dwa, zastanawiałam się, o którym powiedzieć, ale ten dopiero co zaczęłam używać od niedawna i naprawdę użyłam go kilka razy, więc myślałam, że to jest za wcześnie, żeby o nim powiedzieć, natomiast na pewno za przyszły miesiąc, myślę, że wtedy byłby w ulubieńcach. To jest 4 pory roku, a ten jest The Body Shop, już pokażę, tylko pozwólcie mi się nacieszyć tą chwilą. Naprawdę uwielbiam to uczucie. 4 pory roku, mleczny olejek do rąk, regenerujący opatrunek dla dłoni, olejek z awokado, bio, woda termalna. Także ten olejek, o nim już mówiłam, nie wiem skąd takie negatywne opinie na jego temat, ja go uwielbiam, ubóstwiam i polecam z czystym sumieniem oraz wszelkiego rodzaju kremy zapachowe z The Body Shop do dłoni. Tutaj akurat mówię, ja przypadkowo mam mango, bo akurat lubię bardzo świeżość na dłoniach, ale ogólnie to z The Body Shop wszelkiego rodzaju kremy do rąk polecam serdecznie, bardzo fajnie nawilżają, pięknie dłonie pachną i ten zapach utrzymuje się dość długo. Tak by wyglądali wszyscy moi ulubieńcy pielęgnacyjni, czyli pielęgnacja. Mogłabym dodać tutaj produkt do stóp i właśnie chyba to też uczynię, ponieważ ja za każdym razem... Czekajcie, tylko ja nie pamiętam, z czego to było, to po prostu zabijcie mnie, ja nie pamiętam, bo ja to przelewałam. To był produkt, który ja zakupywałam w Polsce i to było coś do stóp, do spryskiwania stóp, ale nie wiem, z czego to było, po prostu nie pamiętam, zabijcie mnie. Mocno miętowy, fantastyczny, nie wiem z czego to było, ale na pewno w holu to pokazywałam na 1000% z Polski w sierpniu, więc możecie sobie wrócić, jeżeli byście chciały. Uwielbiam, to jest teraz już druga buteleczka, ponieważ pierwsza... O, tak wygląda pierwsza, to było po prostu przelane w te buteleczki zakupione specjalnie po to, bo bardzo chciałam zabrać ze sobą ten produkt do domu. Także tutaj mam prawie pełną, już ją używam, a tutaj już jest taka malutka resztka, która już ledwo wylatuje i to jest po prostu coś nawilżającego do stóp, ale nie pamiętam z czego, czy to z bielendy, czy z ziai, zabijcie mnie, nie wiem. I kolejna rzecz to już na pewno z ziai i jest to antyperspirant bloker do stóp przeciwpotny neutralizujący. Uwielbiam takie rzeczy po kąpieli przed spaniem, oprócz jeszcze oczywiście maseczek wszelkiego rodzaju na stopy, to właśnie lubię bardzo takie produkty nawilżające. To by byli wszyscy już teraz moi ulubieńcy, jeżeli chodzi o pielęgnację. Ten filmik już troszeczkę długo trwa, mam nadzieję, że jak coś tam powycinam, to będzie miał on mimo wszystko niecałe 20 minut. Bardzo bym chciała, żeby jednak Was nie zanudzać. I co? I przyjdę do Was za chwilę z kolorówką. Także bardzo Wam dziękuję za chwilę uwagi. Mam nadzieję, że czymś Was zainspirowałam, że wśród moich ulubieńców są również jacyś Wasi ulubieńcy, byłoby mi naprawdę miło. Dajcie oczywiście znać, czy jakieś produkty z tych, które ja tutaj Wam pokazałam i zarekomendowałam, to czy właśnie znajdują się w Waszej toaletce, czy również je używacie i czy również tak samo Wam przypadły do gustu, jak i mnie. Jeżeli tak, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie też znać, czy na przykład są wśród tych produktów jakieś produkty, które zakupiłyście na przykład za moją rekomendacją. Również chciałabym to bardzo wiedzieć. Dziękuję, to by było na tyle. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was bardzo gorąco i serdecznie. I tak jak mówię, dzisiaj po prostu jest dzień, gdzie należy chwilę się zastanowić, chwilę się zawiesić i chwilę poświęcić bliskim, których z nami nie ma. Także takie sentymentalne chwile, myślę, że naprawdę wskazane jak najbardziej. Może po powrót troszeczkę wspomnień, może poopowiadać troszeczkę dzieciom na temat dziadków, pradziadków, pokazać jakieś zdjęcia, obejrzeć jakieś zdjęcia, stare albumy. No, także myślę, że to jest świetny, świetny moment. Oczywiście powinniśmy czynić to przez cały rok, ale ten dzień jest szczególnym
poza tym, że mnie serce boli, iż nie mogę być na grobach niestety, ale wysłano mi zdjęcia, brat wysłał mi zdjęcia, zapalili za mnie znicze, także jedyne co mi zostaje to po prostu być myślami z nimi wszystkimi. Także dziękuję Wam bardzo za chwilę uwagi, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam gorąco, buziaki Wam przesyłam, do usłyszenia, bajo!